ludzi ciekawych wszystkiego. Siedemdziesiąt lat temu wieś Parośla I w gminie Antonówka w powiecie sarneńskim województwa wołyńskiego była polską osadą złożoną z 26 zagród zamieszkanych przez około 130 osób. 9 lutego 1943 sotnia ukraińskiej powstańczej armii pod dowództwem Chrychoria Perechiniaka do Wbeszki, Korobki wymordowała Polaków. Mieszkańcy Parośli nie spodziewali się ataku. Władysław i Ewa Siemaszkowie podają, że w zbrodni brali udział także Ukraińcy mieszkający w sąsiednich wsiach. Uzbrojona głównie w noże i siekiery sotnia bez problemu weszła do wsi, podając się za partyzantkę radziecką i zażądali poczęstunku. Po obiedzie związali bezbronnych mieszkańców wsi, zamordowali przy użyciu noży i siekier, zabijając od 149 do 173 osób, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta. Majątek zabitych został zrabowany i wywieziony na saniach. Wieś Parośla przestała istnieć. Zamordowani zostali pochowani we wspólnym grobie, nad którym usypano kurhan. Jeszcze w 1943 został wzniesiony pierwszy krzyż upamiętniający zabitych, który dzisiaj już nie istnieje. W lesie, w miejscu dawnej kolonii, Ukrainiec Antin Kowalczuk wzniósł pamiątkowy krzyż z informacją, że zbrodni dokonali nacjonaliści ukraińscy. Ta zbrodnia w Parośli pierwszej była pierwszym masowym mordem UPA i uważana jest za początek rzezi wołyńskiej. Dlaczego? Dlaczego Ukraińcy mordowali Polaków, a Polacy w odwecie Ukraińców? W imię czego życie straciło około 50-60 tysięcy Polaków? Niektórzy historycy szacują, że nawet 70 tysięcy i 2-3 tysiące Ukraińców. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że w 1943 roku Wołyń spłynął krwią? Jak o tym wszystkim strasznym rozmawiać dzisiaj? Witam w studiu gości Bogumiła Berdychowska, publicystka specjalizująca się w historii Ukrainy i stosunkach polsko-ukraińskich. Dzień dobry. Profesor Michał Klimecki, wykładowca historii najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam pana. Dzień dobry państwu. Malutkie sprostowanie. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych tegoż uniwersytetu. A, tak to się nazywa. Dobrze. 22 645 22 22. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, wydawczyni dzisiejszego klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, będzie odbierała od państwa telefony mniej więcej za pół godziny. Zaraz uruchomię pocztę elektroniczną, adres klcw@polskieradio.pl. Program realizuje Magdalena Wojtulanis. Czy uprawnione jest określenie mocne bardzo rzeź wołyńska, skoro niektórzy piszą tak zwana rzeź wołyńska? Co kryje się naprawdę za tym określeniem? I dalej idąc, jak doszło do takiej masakry, jak mogło dojść do tych wydarzeń, w jakich okolicznościach, do ludobójstwa na Wołyniu w 1943 roku? Czy jest uprawnione takie określenie? Z całą pewnością tak. Tak, zresztą te wydarzenia przetrwały w zbiorowej pamięci Polaków przez... Nawet wtedy, kiedy nie można było o tym oficjalnie mówić, a tak było po II wojnie światowej, w historiach rodzinnych przetrwała pamięć o tym wydarzeniu właśnie pod hasłem rzeź wołyńska, przy czym oczywiście współcześni historycy wykorzystują różne pojęcia na określenie tego, co się stało na Wołyniu w 1943 i w Galicji Wschodniej w 1944 roku, bo trzeba tutaj dodać jedną, czy uściślić jedną informację, że antypolska akcja ONU-UPA zaczęła się na Wołyniu, ale objęła również w 1944 roku, a właściwie już w końcu 1943 roku również Galicję Wschodnią, w szczególności województwo tarnopolskie, ale nie tylko. Małopolskę zachodnią. Tak, tak. Wschodnią. Współcześni historycy, tak jak na przykład profesor Filar, używają słowa eksterminacja, Siemaszkowie mówią o ludobójstwie. No w każdym razie jakiekolwiek pojęcie się wobec tego, co się działo na Wołyniu w Galicji, nie zastosuje. Jedno jest pewne, że rzeczywiście działy się tam rzeczy straszne, o których niezwykle trudno rozmawiać współczesnym Polakom i Ukraińcom.
Nie mam nic do dodania. To jest oczywiście rzeź. Patrząc z punktu widzenia tych, którzy uczestniczyli zarówno jako ofiary, jak i kaci, to jest też rzeź w naszej pamięci. Możemy się sprzeczać teraz, czy to jest ludobójstwo, czy to będzie masowa zbrodnia wojenna, bo jeżeli mówimy o ludobójstwie, to mówimy o mordach z pobudek etnicznych, narodowych, religijnych. Jeżeli mówimy o tym, że byli mordowani jako Polacy, to tak, to jest ludobójstwo, ale jeżeli byli mordowani dlatego, żeby usunąć ich stąd z przyczyn politycznych, no to będzie masowa rzeź. Liczba ofiar tu się nie zmienia. To jest, jak pani doktor powiedziała, może 60 tysięcy, może 70. Spotykam się też w całkiem porządnych artykułach z cyframi 80 tysięcy, a nawet 85 czy 90 tysięcy. Dobrze, wobec tego to drugie moje pytanie, które zadałam, w jakich okolicznościach doszło do tej rzezi, do ludobójstwa? Co było przyczyną? Tak prawdziwą przyczyną, ponieważ tutaj też za chwilę pewnie o tym powiemy, bardzo różnie oceniają to historycy polscy i inaczej różnie historycy ukraińscy. Znaczy ja bym nie powiedziała, że między polskimi i ukraińskimi historykami, przynajmniej pewną częścią specjalistów, którzy zajmują się jakby tym, że są zasadnicze różnice, natomiast są rzeczywiście różnice w akcentach i w tym, co biorą pod uwagę, tak? Znaczy nikt nie będzie kwestionował, nie wiem, wpływu wojny, tak? Demoralizującego wpływu wojny na obie społeczności, która doprowadza do tego, że rzeczy, które w czasach pokoju były niewyobrażalne, nagle stały się wyobrażalne. Oczywiście trzeba brać również pod uwagę zaszłości historyczne i nie wiem, resentymenty, które no, wywodziły się, nie wiem, przynajmniej z dwudziestolecia międzywojennego i różnice w położeniu polskiej mniejszości na Wołyniu i w większości ukraińskiej na tym samym Wołyniu. Ale polscy historycy zwracają uwagę, że wszystko to być może nie wystarczyłoby do tej rzezi, do przeprowadzenia tej czystki etnicznej, gdyby nie jeszcze jeden element, mianowicie wpływ nacjonalizmu integralnego. I właściwie w gruncie rzeczy do tego sprowadzają się różnice między polskimi i ukraińskimi historykami. Tak? Jaką rolę odegrał w rzezi wołyńskiej nacjonalizm integralny, czyli przekonanie o tym, że dla dobra swojego narodu można popełnić właściwie każdą zbrodnię, bo będzie ona, znaczy jest ona usprawiedliwiona, prawda, interesami tegoż narodu. I ja osobiście uważam, że nacjonalizm integralny oczywiście miał tu swoją rolę, że bez tego ideologicznego wykończenia, nie wiem, tej nuty do tej rzezi by nie doszło, albo nie przebiegałaby ona w sposób tak gwałtowny, tak dramatyczny, tak tragiczny i tak przerażający. I tak brutalny. Tak, jak przebiegała. Ale powiedziała pani dla dobra swojego narodu. Jak wobec tego rozumieć? Bo tak badacze z Polski i Ukrainy oceniają, jak powiedziałam, te wydarzenia tragiczne, straszne, w różny jednak sposób. Tak podaje Nowa Europa Wschodnia. Mam przed sobą ten numer publikacji. To jest dwumiesięcznik wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, poświęcony między innymi właśnie Ukrainie, relacjom polsko-ukraińskim i rzezi wołyńskiej. Bardzo polecam państwu. Mam jeden jedyny egzemplarz, więc mogę nawet rozlosować go na koniec dzisiejszego spotkania. Ale to proszę zgłaszać, czy ktoś chciałby taką publikację dostać. I teraz wracam do tego sporu, jednak sporu historyków o Wołyń. Dla Polaków tak zwana rzeź wołyńska, w której zginęło, jak powiedzieliśmy, kilkadziesiąt tysięcy osób, to jedno z ważniejszych, dwudziestowiecznych, tragicznych doświadczeń narodu. Dla Ukraińców był to jedynie marginalny epizod II wojny światowej. Jak to rozumieć? Nie, no trzeba sobie zdawać sprawę, że broń Boże nie świadczy takie postawienie sprawy o lekceważeniu tego, co się zdarzyło na Wołyniu, tylko o to, że Wołyń nie jest doświadczeniem ogólnoukraińskim. Dlatego, że większa część terytorium Ukrainy była wtedy, w 1943, w 1944 roku pod okupacją niemiecką, bez
Znaczy i na tym, na większości terytorium Ukrainy nie było po prostu Polaków. Ukraina Wschodnia, Ukraina Centralna, nawet Żytomierszczyzna. Nie było Polaków, nie było konfliktu, nie było też pamięci w ogóle o sąsiedztwie, dlatego że sąsiedztwo polsko-ukraińskie z tamtych terenów odeszło daleko do historii. Ponadto trzeba sobie powiedzieć, że Ukraińcy w XX wieku mają wielkie tragedie, które odsuwają w cień bardzo wiele rzeczy. Ja nie mówię, że to jest dobre, ja tylko mówię, że w momencie, kiedy, nie wiem, kiedy Ukraińcy borykają się z czymś takim, jak kwestia wielkiego głodu, w którym ginie, no, przynajmniej 3,5 miliona ludzi w sposób niewyobrażalny, kiedy są zbrodnie stalinowskie, które są niewyobrażalne z naszego punktu widzenia, to oczywiście ta pamięć Wołynia, który siłą rzeczy jest regionalny, skupia się, prawda, czy ogranicza się do Wołynia i Galicji Wschodniej, ona jest marginalna, ale jeszcze raz powtarzam, nie przez lekceważenie w większości wypadków, ja nie mówię, że nie zdarzają się wypadki lekceważenia, ale nie przez lekceważenie tego faktu, tylko przez to, że było to doświadczenie bardzo regionalne w przypadku Ukraińców. To jeszcze jest jeden malutki element, bo profesor Michał Klimecki, tym, co pani powiedziała, ta pamięć dzisiaj Ukrainy kształtuje się w trochę innych warunkach niż u nas, bo to jest wybór między modelem, który proponował pani Tymoszenko, ruch narodowy, niepodległościowy w tym starym, dobrym słowa tego znaczeniu i nowy gospodarz na ukraińskiej arenie, prezydent Janukowycz, który ma zupełnie inną wizję historii. I dzisiaj, jeżeli obserwujemy te olbrzymie manifestacje proupowskie, które dla nas są trudne do zrozumienia i zniesienia, to nie jest manifestacja w gruncie rzeczy za poparciem tego, co robiła UPA czy nacjonaliści na Wołyniu. To jest manifestacja sprzeciwu przeciwko nowej wizji historii Ukrainy proponowanej przez obóz rządzący, w której ta łączność z Rosją, z Białorusią, te wspólne korzenie są zdecydowanie silniej akcentowane niż w tym drugim nurcie niepodległościowym. Więc ja bym nie twierdził, że Ukraińcy i historycy i ludność taka jak my, czyli zwykli zjadacze kultury, nie mają empatii na to, co się dzieje. Albo nie wiedzą po prostu, albo z tragedii wołyńskiej wyjmują tylko jeden element, ten, który jest dla nich dzisiaj niezwykle istotny, czyli zachowanie tożsamości narodowej. Patrzą na UPA nie jako na rzeźników, czy jako masowych morderców. No nie, patrzą jak na bohaterów narodowych, w przeciwieństwie do Polaków, którzy zostali powołani po to, aby walczyć o niepodległość ojczyzny. No dobrze, to teraz wobec tego zacytuję. To nie jest zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak jak Hitler sprawę żydowską. Chyba, że usuną się sami. Tak 70 lat temu oceniał sytuację na Ukrainie Zachodniej Dmytro Kliaczkiewski, jeden z dowódców UPA. W czerwcu 1943 roku wydał tajną dyrektywę terytorialnego dowództwa UPA na Wołyniu, która brzmiała, fragment przeczytam, powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. I na to hasło, jak twierdzą niektórzy historycy, zaczęły się te masowe, okrutne mordy na ludności polskiej. Natomiast Wołodymyr Wiatrowicz, ukraiński historyk i dyrektor Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego we Lwowie, w artykule Szukanie winnego, również znajdą Państwo ten artykuł w Nowej Europie Wschodniej, w tej publikacji, twierdzi, że, cytuję, dokumenty nie dają podstaw do twierdzenia, że istniało rozporządzenie dotyczące likwidacji Polaków na Ukrainie Zachodniej. O co chodzi? Bo rzeczywiście takiego rozporządzenia, które wprost by mówiło... Ale był to rozkaz Kliaczkiewskiego, czy nie? Chwileczkę. Po porządku. Bo wszystko nie jest takie proste. Takiego rozporządzenia, które by dosłownie mówiło, że mamy wymordować wszystkich Polaków do nogi, kobiety, dzieci, mężczyzn, nie ma.
No, ale jest od 16 do 60. Nie, to nie jest. Gdyby pani uważnie przyjrzała się, to nawet w tym rozkazie się mówi o młodzieży męskiej. Tak. Czy nie zaś o wymordowaniu wszystkich Polaków do nogi. Wszystkich, tak. Tyle tylko, że oczywiście dla historyków jest ważne, był dokument, czy nie było dokumentu, kiedy decyzja została podjęta, natomiast razem wziąwszy, do pewnego momentu te dyskusje są istotne, od pewnego momentu, od pewnego masywu faktów są drugorzędne. Dlatego, że na tej zasadzie, i ten argument bardzo często był przywoływany w rozmowach z historykami, można mówić, że na pewne zbrodnie ewidentne, tak jak na przykład Holokaust, też nie ma dokumentu Hitlera, tak, prawda, który by jednoznacznie mówił, że teraz... Z podpisem i pieczątką, więc to, że nie ma dokumentu, to nie załatwia sprawy. No, natomiast pani wspomniała o Wołodymyrze Wiatrowyczu. To jest dość interesująca postać, ale interesująca niezbyt w pozytywnym znaczeniu. Mianowicie jest to stosunkowo młody historyk, który bardzo szybko zrobił dużą karierę administracyjno-naukową w Ukrainie. Był nawet swego czasu dyrektorem archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Notabene muszę powiedzieć, że jedynym pozytywnym następstwem jego dyrektorowania było to, że on stosunkowo, że był krótki moment, kiedy te archiwa Służby Bezpieczeństwa były stosunkowo szeroko otwarte. Natomiast w sensie dyskusji polsko-ukraińskiej o antypolskiej akcji OUNPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, on tą swoją książką, chodzi o książkę pod tytułem Druga wojna polsko-ukraińska, on tą swoją książką, tę dyskusję próbuje powrócić, no nie wiem, do kilkadziesiąt lat wstecz, tak? To znaczy właściwie nie bierze pod uwagę ani prac najwybitniejszych polskich znawców tego tematu, ale też nie bierze w sumie pod uwagę również prac historyków ukraińskich, takich jak na przykład Ihor Iliuszyn. To jest ciekawy temat, tyle tylko, że powiedziałabym może nie dotyczący historii jako takiej, ale raczej pewnych procesów, prawda, społecznych, które współcześnie się toczą. Rzeczywiście u Wiatrowicza Wiatrowicz prowadzi, znaczy ma taką strategię w swojej pracy Druga wojna polsko-ukraińska, która polega na podważaniu czy zastanawianiu się, poddawaniu w wątpliwość każdego argumentu na rzecz zorganizowania antypolskiej akcji przez OUN i przez UPA. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się dokumenty, które na przykład mówią o polskim odwecie, oczywiście takich dokumentów nie kwestionuje, nie stawia pod wątpliwość. No, jednym słowem, taka dość swoista historiografia jest przez niego uprawiana. Trochę wybiórcza, tak byśmy to mogli określić. To nie jest tylko specjalność pana Wiatrowicza. No, po polskiej stronie oczywiście też możemy. Występuje to samo zjawisko. Tak, panie profesorze. Oczywiście to, co powiedziała pani, jest bardzo cenne i bardzo ważne, bo dokumentów niemieckich czy ukraińskich, czy nawet radzieckich, mówiących bezpośrednio o dokonywaniu masowych egzekucji, prawie nie ma. Jeżeli natomiast przyjrzymy się na sekwencję wydarzeń, to co się dzieje na Wołyniu, to nie jest wystąpienie anarchiczne, że pojawiają się sotnie, czy dzisiaj tu, jutro tam, a jeszcze jutro w dwóch miejscach. To widać, jak powiat po powiecie ta fala mordów się przesuwa. Tak jakby ktoś ją zorganizował, kierował i bardzo planowo prowadził. Z tym, że tutaj jest jedno ważne jakby zastrzeżenie. Ja jestem głęboko przekonany, chociaż dokumentów nie mam, że w zamyśle dowództwa UPA było usunięcie ludności w sensie teoretycznym. Kiedy natomiast policzono siły, środki, możliwości, zrobiono to, czym dysponowano. Czyli kazano usunąć fizycznie, w najprostszy sposób, jeżeli się... Znaczy środki, którymi dysponowano, to były noże, siekiery i tak dalej. Niekoniecznie, bo to jeszcze jest i broń maszynowa, i oddziały. My to mamy takie... Dobrze, ale wobec tego, przepraszam bardzo, wrócę do tego cytatu. Ale ja muszę dokończyć, pani redaktor. Proszę bardzo, przepraszam, tak, proszę bardzo. Bo zamysłem było przygotowanie się do budowy państwa ukraińskiego w momencie rozpadu Związku Radzieckiego i klęski... w momencie klęski niemieckiej i wejścia na te obszary
Armii Czerwonej. Ludność polska była czynnikiem zbędnym. Doświadczenia ukraińskie mówiły jednoznacznie. Nieduża grupa Polaków, ale zorganizowana, o świadomości narodowej, dysponująca poparciem własnego centrum, Londynu czy Warszawy, jest w stanie zorganizować państwo realizujące program granic taki, jaki jest dla niego korzystny, czy taki, jaki uważa za ważny. Czyli do tego celu, do realizacji tego celu potrzebna była czysta przestrzeń, tak? Czysta etnicznie przestrzeń. Dlatego ten Kliaczkiewski mówi, że to jest, nie jest zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę żydowską. Czyli jest jakiś dokument, w którym tak powiedział. Chyba, że usuną się sami. Dokument musiał być tak. Sami się nie usunęli, ale jeżeli, przepraszam, dokończę, gdyby chodziło tylko o Polaków, prawda, którzy w porę się nie wynieśli z tych terenów, które Ukraińcy uznali za swoje, to ofiarami mordów nie staliby się w dużo mniejszej skali, ale jednak Rosjanie, inni Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących te tereny, Wołyń. Panie redaktor, oczywiście my zaczynamy się sprzeczać o sformułowania. Nie, przecież nie sprzeczamy się, chcemy między dociec. Nami nie ma różnicy w tym, co mówimy. Nie ma różnicy, tylko pytanie jest takie, czy mamy wystarczającą ilość dokumentów z podpisami, pieczątkami, z datowaniem i czy znamy przebieg tych dokumentów, prawda, od dowództwa aż w dół. Nie mamy tego, ale nie ulega dla nikogo wątpliwości, dla pani, dla mnie, dla pani redaktor, że była to zorganizowana akcja, wydawano rozkazy, te rozkazy rozpisywali szefowie sztabu na kolejne etapy działań i te działania przeprowadzano, licząc się ze wszystkimi możliwymi skutkami. Tam, gdzie nie można było przeprowadzić to siłami czysto wojskowymi albo z innych powodów, angażowano też ludność cywilną. I wytypowano pierwsze cele, drugie cele, trzecie, czwarte i tak jak tu zresztą pani powiedziała, do 1943 roku uporano się, mówię to z olbrzymim jak poczuciem tragedii tego słowa, z Wołyniem. W 1944 roku przyszła kolej na Galicję. Galicję Wschodnią, z tym, że doświadczenia wołyńskie spowodowały, że polska ludność nie czekała na rzeź. W dużym stopniu, nawet wbrew zdaniu czy woli dowódców Armii Krajowej i części państwa podziemnego, wyjeżdżała do Stryja i dalej na zachód. Bo doświadczenia wołyńskie były jednoznaczne. Nie przeżyjemy, nie mamy siły, nie mamy ochrony dla naszych dzieci, kobiet, majątku. Możemy tylko robić jedną rzecz, zapakować się i wyjechać. Notabene, ja muszę powiedzieć, że pan profesor poruszył tutaj ważną sprawę, bo w momencie, kiedy dyskutujemy, czy zastanawiamy się nad ostatecznym celem, tak, ukraińskiej powstańczej armii, to znaczy, co było celem, prawda, usunięcie, w sensie wypędzenie Polaków z tamtych terenów, czy też eksterminacja fizyczna, to trzeba powiedzieć, że byli bardzo wybitni znawcy problematyki, jak profesor Ryszard Torzecki, który stał na stanowisku, że według niego, tak jak pan profesor powiedział przed chwilą, że według niego w pierwszym takcie chodziło o wypędzenie. Po czym w momencie, kiedy okazało się, że ta ludność jest rzeczywiście zupełnie bezbronna i bezkarnie można ją mordować, to doszło, znaczy akcja, która początkowo miała na celu wypędzenie, przekształciła się po prostu w masową rzeź. Inną kwestią, która się pojawia w debatach polskich historyków, polskich ukraińskich historyków, to jest to właśnie, czy ten cel miał być realizowany bardziej czy mniej humanitarnymi środkami. I tu się pojawia hasło pod tytułem, prawda, czy UPA uprzedzało ludność polską o tym, że ma usunąć się z danego terytorium. Jednym słowem, czy były ulotki, które wcześniej rozrzucano, dając tej ludności wybór bez wyboru. Znaczy macie się wynosić i tyle. I o ile w przypadku Wołynia bardzo trudno znaleźć takie miejscowości, czy takie przypadki, kiedy rzeź była poprzedzana wcześniejszymi ulotkami nawołującymi ludność polską do wyjazdu, to w przypadku Galicji takie przypadki liczne są. Czyli to by, znaczy to świadczy, że przynajmniej w Galicji ta akcja z różnych przyczyn przebiegała
trochę inaczej, trochę mniej tragicznie niż na Wołyniu. No właśnie, ale kto dawał wybór bez wyboru i kto w końcu rzucił hasło, że mordujemy? Bo tak się trochę to wszystko rozpływa, rozmywa. Nie ma dowodów, nie ma podpisów, nie ma pieczątek. Ktoś musiał o tym zdecydować. Ktoś musiał to powiedzieć. Profesor Władysław Filar twierdzi, że plan usunięcia polskiej ludności z Wołynia i Małopolski Wschodniej zrodził się na trzeciej konferencji UONB, która odbyła się w dniach 17-23 lutego 1943. Natomiast Grzegorz Gryciuk uważa, że na trzeciej konferencji podjęto jedynie decyzję o tworzeniu silnych struktur partyzanckich, natomiast decyzja o ludobójstwie Polaków zapadła w gronie trzech osób i on wymienia nazwiska, a my cały czas mówimy, że nie, że tu nie ma takiej odpowiedzi, nie ma podpisów, że to właściwie nie wiadomo. No ktoś za tym stał. Znaczy, po pierwsze, są jacyś konkretni ludzie, którzy ponoszą za to odpowiedzialność. Po pierwsze profesor Grzegorz Chryciuk, a nie Gryciuk. Chryciuk. Po drugie zaś, jeżeli my z panem profesorem troszeczkę dzielimy włos na czworo, to wynika to z pragnienia bycia jak najbardziej rzetelnym. Mm-hmm. Natomiast, bo rzeczywiście dokumentów, które by precyzyjnie mówiły o tym, co się ma wydarzyć, kiedy i kto, gdzie ma uderzyć, po prostu takich dokumentów nie ma. Natomiast wszystko wskazuje na to, że głównym odpowiedzialnym, przynajmniej tak jest w przypadku Wołynia, to jest Kłym Sawur, czyli Dmytro Klaczkiewski. Są dyskusje, czy Dmytro Klaczkiewski podjął tę decyzję, czy wydał ten rozkaz samodzielnie, niezależnie od głównego dowództwa UPA, a potem główne dowództwo, widząc, prawda, sukcesy w cudzysłowie oczywiście, zaakceptowało. Wołyńskie zaakceptowało, czy też było to w porozumieniu, ale według mojej wiedzy żadnych dokumentów, które mogłyby nas przybliżyć do stwierdzenia, czy Klaczkiewski, czyli Kłym Sawur wydał ten rozkaz samodzielnie, czy w porozumieniu, według mnie ciągle, w każdym razie nie znalazł takich dokumentów. Chryciuk wymienia jeszcze oprócz Klaczkiewskiego Wasyla Iwachowa oraz Iwana Łytwynczuka. Tak, tak, ale to byli niż. A co ze Stefanem Banderą w tym Stefan wszystkim? Bandera w tym czasie siedzi w obozie w Sachsenhausen i to jest zupełnie osobna sprawa, tak? Bo Stepan Bandera jest przez, w każdym razie w ramach polskiej opinii publicznej, symbolicznie obciążany winą za wszystko to, co robiły ugrupowania, które na sztandarach miały wypisane jego imię i nazwisko. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o sferę faktów, to jest taka, że on wtedy był internowany przez Niemców, wyszedł z tego internowania pod koniec II wojny światowej, ale prawdą jest, że nigdy do kwestii rzezi wołyńskiej, do antypolskiej akcji się nie odniósł, nigdy też tej akcji nie potępił i w tym sensie, że tak powiem, może być wiązany z tymi wydarzeniami. Jest jeszcze ta rzecz, że Bandera próbował zbudować państwo ukraińskie przy aprobacie niemieckiej, proklamując to państwo we Lwowie. Odpowiedzią niemiecką właśnie na tą próbę tego koślawego sojuszu było internowanie Bandery. I w jego odpowiedzialności można mówić to tak, powiedziałbym, tylko za poglądy i za szerzenie tych poglądów przed 1939 rokiem. Ale tu jest, dam może taki maleńki epizodzik, powiedziałbym. Bo ten rok 1941 jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, Ukraińcy będą mieli mają dwa nowe doświadczenia. Okupacji radzieckiej i okupacji niemieckiej. Mhm. To są doświadczenia, które zmieniają sposób myślenia. Odchodzi gdzieś daleko przyzwoitość, wiara w Boga, w dekalog. To, co było niemożliwe przed 1939 czy przed 1941 rokiem, potem staje się możliwe. Jest symboliczna rzecz, powiem tak. Wielu z tych żołnierzy UPA, nie wiem ilu, ale to jest do wyliczenia, w 1939 roku dzielnie walczyło w obronie Rzeczpospolitej w polskich mundurach. Po 1939 roku zostali zwolnieni bardzo często przez Rosjan i przeszli głęboką przemianę i narodową, i mentalną.
To zresztą pani o tym mówiła. Doświadczenie totalitaryzmu zmieniło ludzi, którzy obserwowali śmierć Żydów, nieliczenie się ze śmiercią sąsiadów, z bombardowaniami, z mordami, z biciem, z gwałceniem, z całym horrorem życia codziennego. Kiedy wychodziło się za próg, nie wiadomo było, czy tata wróci. Jak taki 17-18-letni chłopak wychowując się w tym największym okresie czuł się? Panie profesorze, ale w Sotniach UPA było bardzo wielu członków ukraińskiej policji pomocniczej, która była zaprawiona w likwidacji gett żydowskich, ja powiedziałem mordowania epizod. Żydów na Wołyniu, prawda? I ktoś, już nie pamiętam kto, powiedział, że to była taka, mordowanie Żydów na Wołyniu było dobrą szkołą, było takim ogniowym przygotowaniem do rzezi wołyńskiej. To profesor Grzegorz Motyka. Może tak, może tak. Używa i stawia taką tezę, że oczywiście, że akcja antyżydowskie, Holokaust, ostateczne rozwiązanie, pokazało tym młodym ludziom, że jest możliwe to, co było przed 1939 rokiem niewyobrażalne, że mianowicie jest możliwe usunięcie bez śladu całej grupy narodowej, prawda? I najważniejsze, że to jest bezkarne. Że to jest bezkarne. Albo wręcz chwalone. Tak, więc oczywiście, że to też miało swoje znaczenie, przy czym też trzeba jasno powiedzieć, że dla sytuacji Wołynia to, że w marcu 1943 roku ukraińska policja zdezerterowała do lasu, miało niestety to następstwo, że policję pomocniczą potem zasilili Polacy. To jest może mało znane i niezbyt sympatyczne dla nas, ale tak się stało. I oczywiście to również paradoksalnie, ale pogorszyło sytuację ludności polskiej. Dlaczego? Dlatego, że cała ta propaganda, prawda, pod tytułem Polacy pomagają, nie wiem, skolaborują z Sowietami i Niemcami, nagle zyskała dodatkowe potwierdzenie. Bo tak, ja ale to jest jeszcze, że do 1943 roku na Wołyniu nie było polskiej policji. Ale to jest jeszcze jeden trzeba kamyczek dorzucić. Kamyczek, nie wiem. Sytuacja tragiczna. Mianowicie, jeśli to prawda, proszę zweryfikować, że część tych Polaków, którym się udało uciec z tej rzezi, z tych wiosek, albo byli ranni i ich nie dobito, sądząc, że już nie żyją, uciekli później do sowieckich oddziałów, albo do sowieckiej partyzantki, albo do oddziałów niemieckich. Byli z tego powodu także posądzani o kolaborację. Czy to jest prawda? Czy były różne losy? Na szczęście też, no, niestety już po największej fali rzezi zaczęła powstawać 27. Wojska Dywizja Piechoty i ostatecznie bardzo wielu Polaków miało dokąd pójść. Ale trzeba też powiedzieć, bo my mówimy o demoralizacji, która dotyczyła Ukraińców, ale demoralizacja dotyczyła również Polaków, którzy tam mieszkali. Są dokumenty, doniesienia, delegatury, które mówią o moralnym rozprzężeniu Polaków, którzy tam mieszkają, o zwyczajnej kolaboracji również na niekorzyść własnej grupy narodowej. To był Wołyń, ja muszę powiedzieć, że jak czytam wspomnienia z Wołynia, czy to polskie, czy to ukraińskie, to mam wrażenie, że po prostu tam po prostu było piekło na ziemi. Tak. Proszę Państwa, mogą Państwo do nas już dzwonić, 22 645 22 22. Ja za chwilę przeczytam pytania, które przyszły drogą mailową, ale chciałam jeszcze jedno, ponieważ cały czas mówimy, że Polacy byli bezbronni. A co na Boga robiła Armia Krajowa? Co robiło polskie podziemie? Czy nie było w stanie pomóc tym bezbronnym, wyrzynanym w pień Polakom, dzieciom, matkom, kobietom gwałconym, przybijanym do drzew? Po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę, że to, co się rozpoczęło w 1943 roku, to jest, mówimy o lutym, ale ta prawdziwa fala to następuje marzec, kwiecień, zaskakuje Warszawę. Nikt sobie nie wyobrażał, że może dojść do tak głębokiej tragedii, tak masowej tragedii.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy do czynienia z państwem podziemnym, a więc armią bardzo skadrowaną. Trudno jest zmobilizować ileś tysięcy osób, a tu trzeba by było zmobilizować. Tak, i armia wyrusza. Tak, i armia pociągami, prawda, jedzie ratować. I trzecia rzecz. Zawsze jest to pytanie, czy jeżeli dorzucimy siły, wprowadzimy dodatkowe oddziały, czy nie, to nie zaognimy walki, a nie pomożemy. Bo przewaga... Ale co, zostawić ich zupełnie na łaskę losu? Ja mówię tylko o dylematach. Ja mówię tylko i wyłącznie o dylematach, jakie stało przed dowództwem Armii Krajowej. Sytuacja była straszna, to po prostu trudno sobie to wyobrazić. Ale wysyłano między innymi tych, którzy byli z różnych powodów spaleni w Warszawie. Wysyłano ich na Wołyń. Ale no, ukraińska powstańcza armia jest to rzeczywiście olbrzymia partyzancka. Dosyć dobrze wyszkolona i dosyć dobrze uzbrojona. Z przykrością stwierdzam, że też i dobrze militarnie dowodzona. Naszych było na Wołyniu kilkanaście procent. Byli rozproszeni. Przed wojną, a w czasie, kiedy zaczyna się antypolska akcja, mniej więcej połowę, przed wojną to było mniej więcej 14-16% ludności Wołynia to byli Polacy. Po wywózkach sowieckich zostało w granicach może 5%. Ukraińców przed wojną obliczamy na około 70%, troszeczkę mniej niż 70%. Więc tutaj dysproporcja sił była olbrzymia. Jakiekolwiek nawet większe zaangażowanie nie zmieniłoby tego. Tu raczej ja bym powiedział, że doświadczenia galicyjskie pokazały dojrzałość polskiego państwa podziemnego, która ułatwiła wycofanie się w wielu wypadkach ludności spod noża. Odbieramy telefony, proszę założyć słuchawki. Przypomnę 22 645 22 22, halo. Dzień dobry. Witam pana. Piotr Górski z Krakowa. Chciałem zapytać o takie kwestie dotyczące tego, co się działo później. To znaczy, chodzi mi o to, czy w świetle, powiedzmy, tego, o czym państwo dzisiaj rozmawiacie, co dla nas szczególnie w ostatnich latach jest, powiedzmy, sprawą już taką znaną, prawda, ale w okresie PRL-owskim, kiedy no, ja na przykład chodziłem do szkoły, o tym się w ogóle nie mówiło. Jak należałoby spojrzeć w takim razie na te olbrzymie, prawda, migracje ludności spowodowane polityką, wywołane przez politykę Stalina po II wojnie światowej, związanej ze zmianą granic. Czy ci Polacy, którzy przemieszczali się z Wołynia, prawda, z części wschodniej II Rzeczpospolitej na ziemię odzyskane, na ziemię zachodnie, prawda, w wyniku tego porządku pojałtańskiego, przemieszczali się również jakby w tych swoich indywidualnych biografiach rodzinnych, prawda, po tych doświadczeniach, o których państwo dzisiaj mówicie, to znaczy tych doświadczeniach właśnie rzezi wołyńskiej i tego, co tam się wtedy działo. To jest jakby jedno pytanie. I drugie pytanie, czy to w jakiś sposób potem również wpłynęło na jakiś taki klimat związany z tym, co robili w stosunku do Ukraińców Polacy, związane z akcją Wisła w latach już po 45 roku, prawda? Koniec lat 46-47. I to wszystko. Dziękuję, dziękuję. I jeszcze jeden telefon. Halo? Witam serdecznie słuchacze radia i witam państwa w studio. Antoni z Gliwic, kłania się. Dzień dobry panu. Tak, mam dwa pytania. Pierwsze, ile tysięcy liczyła UPA w swoim największym rozkwicie, w cudzysłowie rozkwicie oczywiście, najwięcej osób? I drugie pytanie, do którego roku walczyli właśnie Polacy właśnie z tą organizacją z UPA? Myślę o UPA, bo są takie pytania, że ostatnie oddziały UPA poddały się dopiero w 1951 roku. Chciałbym to zweryfikować u państwa, czy to jest rzeczywiście dobrze, prawda. Dobrze, dziękujemy panie Antoni, pozdrawiam bardzo serdecznie. 22 645 22 22 od końca zacznijmy. Jeżeli chodzi o to, do kiedy walczyły oddziały ukraińskiej powstańczej armii, to no, symbolicznie mówi się o 51 roku, bo wtedy ginie dowódca UPA, czyli generał Szuchewicz, pseudonim Taras Czuprynka. Jest otoczony w taki Biłochorszczy, to znaczy to jest miejscowość na przedmieściach w tej chwili Lwowa, przez NKWD popełnia samobójstwo. Tak? Natomiast generalnie oddziały UPA właściwie do połowy lat 50. jeszcze walczą. Parę lat po śmierci
Szuchewycza, jest aresztowany następny dowódca UPA, Wasyl Kuk, który notabene potem właściwie składa deklarację lojalności w stosunku do Sowietów i spokojnie żyje do końca swojego życia, znaczy spokojnie jak spokojnie, ale pod kontrolą oczywiście sowiecką żyje, zmarł parę lat temu dopiero w Kijowie. Jeżeli chodzi o liczebność UPA, rachunki są bardzo, bardzo różne, ale te najbardziej, że tak powiem, te największe mówią o kilkudziesięciu tysiącach partyzantów. Jeżeli chodzi o sprawę, o której mówił pan Górski, to znaczy czy te powojenne migracje ludności, tak, czy polityka Stalina, czy w indywidualnych przypadkach nie była to kwestia, że oni uciekali. Oczywiście, że tak. Znaczy to i zresztą jest taka różnica, która jest do tej pory widoczna. Jeżeli państwo spojrzycie, prawda, na skład narodowościowy Ukrainy i Białorusi i Litwy, to zobaczycie jedno, że jeżeli chodzi o Litwę, o Białoruś, polska mniejszość, pomimo wszystkich kłopotów, jakie tam były i różnych przecież historycznych zaszłości, które też były między Polakami i Litwinami, czy między Polakami i Białusinami, to są duże grupy, tak? W przypadku Białorusi to jest 400 tysięcy, w przypadku Litwy to jest 200 tysięcy zwarcie zamieszkujących w jakimś terenie. W przypadku Ukrainy oczywiście czegoś takiego nie mamy. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o uchodźców z Wołynia, to ja mam nawet swoją historię rodzinną, mianowicie w domu moich dziadków na Podsądeckiej wsi dwa razy byli uchodźcy, których dziadkowie tam żywili i przez pewien czas przechowywali. I to raz to było po Wołyniu, drugi raz to było po powstaniu z kolei w Warszawie. Tak? Pytam jeszcze o akcję Wisła. Natomiast jeżeli chodzi o atmosferę, czy miał wpływ na to, co się działo po wojnie, w tym również na akcję Wisła, to oczywiście w sensie psychologicznym pewnie z całą pewnością tak. Natomiast ja bym tych rzeczy nie mieszała, dlatego że akcja Wisła jest tak czy owak decyzją komunistycznego państwa, które zastosowało zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Ja nie mam żadnego, znaczy nie czuję w sobie potrzeby, żeby legitymizować działanie komunistycznego państwa, które przyjmuje zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Tylko takie malutkie tutaj dorzucenie. Akcja Wisła nie tylko była odpowiedzialnością zbiorową, ale to też była akcja, którą potem otoczono całym stekiem różnych kłamstw. Z tego konfliktu polsko-ukraińskiego akcją Wisła próbowano pokazać dobroć państwa, które z troski o swoich obywateli przesuwa jakąś tam enigmatyczną ludność w zdecydowanie lepsze warunki. Ten mit jest do dzisiaj jakby żywy, że można było przesunąć ileś tam setek tysięcy ludzi, pozbawić ich cmentarzy, mieszkań, małej ojczyzny i jeszcze stworzyć wizję, że przeniesiono ich w lepsze cywilizacyjne warunki, bo gdzieś tam na zachodzie, w dobre domy i tak dalej. I wręcz uczynić z tego dla państwa coś, za co powinniśmy je chwalić. Panie profesorze, w Bieszczadach zobaczyłam po raz pierwszy miejsca po, czyli po wsiach, po kościołach, po miejscach, w których żyli ludzie. To było ich miejsce. Byłam wstrząśnięta i zszokowana. Dużo później zobaczyłam takie same miejsca na Wołyniu. I byłam także wstrząśnięta i zszokowana. I za każdym razem, kiedy rozmawiam, myślę o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, kiedy oglądam fotografie, to mam jedno pytanie, dlaczego? Bo to się wydaje niewyobrażalne, tak jak w przypadku Holokaustu. Dlaczego? Dlaczego człowiek człowiekowi zgotował taki los? Odbieramy telefony. Proszę założyć słuchawki. Zostało nam już bardzo niewiele czasu, tylko 16 minut, 22, 645, 22, 22. Magda Wojtulanis mówi, że 15, a nie 16. Halo? Tak, czy ja jestem na linii teraz, tak? Tak, witam. Mirosław z Warszawy, dziękuję za bardzo ciekawy program, bardzo ciekawą dyskusję.
Chciałem jeszcze dorzucić taką moją jedną refleksję, a mianowicie pan profesor był uprzejmy wspomnieć o tym, że żołnierze zdemobilizowali, ukraińscy żołnierze zdemobilizowani z polskiego wojska po klęsce wrześniowej czy policji przeszli przemianę mentalnościową po właśnie tej demobilizacji. Ale nie zapominajmy jeszcze o jednym bardzo ważnym czynniku, a mianowicie ta przemiana, nie wiem, czy ona nie wydarzyła się wcześniej, kiedy Wołyń był dotknięty kolonizacją wojskową, bardzo niesprawiedliwą w opinii Ukraińców, jak również faktami burzenia cerkwi czy niszczenia kooperatyw. I wydaje mi się, że Wołyń był pewnego rodzaju beczką prochu, na którą no niestety w wyniku tych wydarzeń wojennych ta iskra padła i kto wie, czy częścią właśnie tych tragicznych wydarzeń nie były wcześniejsze zaszłości. Dziękuję bardzo. Co państwo na to? Za chwilę odbierzemy drugi telefon. Jeżeli można. Tak, proszę bardzo. Nigdy nie jest tak w historii, że mamy do czynienia z sytuacją całkowicie czystą. To, co robiło państwo polskie na Wołyniu, rzeczywiście było bardzo często krótkowzroczne. Co do samej kolonizacji, bym nie przesadzał, ona nie była strasznie powszechna. To są niewielkie w sumie skupiska ludzi. Gorzej wyglądała sprawa parcelacji ziemi, bo tutaj ta krzywda ukraińska oczywiście była większa. Jako przypomnę jedną zasadę. Dekalog mówi nie zabijaj. I to jest coś, na czym się wychowywał każdy mieszkaniec wsi, czy polskiej, czy ukraińskiej, czy czeskiej na Wołyniu. To, że można było złamać ten dekalog, to nie jest wina polskiego państwa. To jest rzeczywiście wina tego, co się działo między 1939 a 1941 rokiem. Dwa totalitaryzmy zniszczyły, spowodowały to piekło, o którym pani mówiła, w którym można było dokonywać takich, a nie innych czynów. A natomiast jeszcze malutki też epizodzik. Jak przyjrzymy się losom ukraińskich żołnierzy, którzy walczą w drugim korpusie polskim, to widzimy nazwiska ukraińskie pod Monte Cassino. Można, czy słówko, bo odbieramy jeszcze jeden telefon. Nie, to może odbierzmy. To odbierzmy telefon. Proszę założyć słuchawki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Juliusz Kielc mówi. Panie profesorze, ucieszyła mnie informacja, kiedy powiedział pan, że Ukraińcy z ukraińskiej nacjonalistycznej organizacji pomagali Polakom. Otóż zdarzył się taki fakt w mojej rodzinie. Mój ojciec Julian, podoficer Wojska Polskiego, zagarnięty 19 września 1939 roku 4 km od Zaleszczyk, trafił z całą kolumną żołnierzy na transport w kierunku nieznanym. I udało mu się uciec, namówić trzech czy czterech jeszcze żołnierzy znajomych do ucieczki. Po drodze swojej ucieczki mieli jedną miejscowość, gdzie ojciec trafił celowo do najlepiej okazałej, najlepiej zagospodarowanej, murowanej chałupy, czyli domu Ukraińca. I dalej nie będę mówił, co się działo, ale Ukrainiec ten był głównym całym szefem ukraińskiej nacjonalistycznej organizacji. Dał przewodników Ukraińców tej grupie żołnierzy polskich. Prowadzili Ukraińcy bezdrożami, prawda, w kierunku granicy. Ojciec przekroczył granicę w Przemyślu na Sanie. I chciałbym tutaj serdecznie podziękować Ukraińcom za pomoc okazaną mojemu ojcu. Chciałbym się dowiedzieć, odtworzyć ten szlak, którym ojciec szedł i inni żołnierze zagarnięci 19 września, 4 km od Zaleszczyk, i być może odszukać potomków tego Ukraińca, żeby mu serdecznie podziękować. Dziękuję Ukraińcom, którzy pomagali Polakom. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Takie świadectwo inne od tego, co powszechnie czytamy. To nie jest tak, że
powszechnie czytamy tylko o piekle, które tam było, bo mamy mnóstwo świadectw, które też mówią o głębi człowieczeństwa, tak, która się wtedy również wydarzyła. Nie wiem, parę lat temu profesor Władysław Filar, który sam pochodził z Wołynia i zresztą jest osobą bardzo znaną i szanowaną, w pewnym momencie dał duży wywiad, który powiedział, że dziękuję, znaczy przeżyliśmy dzięki Ukraińcom, tak? Więc takie rzeczy się zdarzały. I ja chciałabym się odnieść jeszcze do wypowiedzi pana Mirosława. Mianowicie on mówił o kolonizacji wojskowej. To jeszcze, znaczy są pewne rzeczy, które są takie słabo uświadamiane. Mianowicie wywózki sowieckie w pierwszej kolejności dotyczyły właśnie kolonistów wojskowych. W związku z czym w 1943 roku, jeżeli w ogóle byli jeszcze na Wołyniu, to były ich no, nędzne resztki. Jeżeli, no właśnie jeżeli, o tym napisał nasz słuchacz pan Stanisław. Przepraszam, że wchodzę w słowo, że moja rodzina mieszkała na Wołyniu. Prawdopodobnie podzieliłaby los dziesiątków tysięcy zamordowanych Polaków. Została wywieziona. Uratowała ją o ironii o deportacji w głąb Związku Radzieckiego w 1940 roku. Oczywiście to nie zmienia, że tak powiem, z kolei, jak rozumiem, takiej bardziej generalnej oceny pana Mirosława i pana profesora, że mianowicie polityka polska w dwudziestoleciu międzywojennym w stosunku do mniejszości narodowych nie była polityką roztropną, tak? A momentami, to szczególnie było w drugiej połowie lat 30., momentami była po prostu bez wyobraźni, głupia akcja rekatolizacji, bo oczywiście burzenie cerkwi to była Chełmszczyzna, a nie Wołyń. Natomiast Wołyń to jest tak zwana rekatolizacja, czyli przymusowe nawracanie prawosławnych za pomocą Korpusu Ochrony Pogranicza na katolicyzm i tak dalej, i tak dalej. Ale razem wziąwszy też, ja bym powtórzyła to, co powiedział pan profesor, że jakkolwiek ta polityka była bez wyobraźni, czy była wręcz krótkowzroczna, nie zmienia to oceny tego, co się działo na Wołyniu i tego, że po prostu, znaczy zbrodnia, która tam się dokonała, rzeczywiście była niewyobrażalna. Dopiero jak się śledzi indywidualne losy poszczególnych ludzi, dopiero się człowiek jakby zdaje sprawę z tego, co się tam wydarzyło. Ja pamiętam, że na mnie w swoim czasie spore wrażenie zrobiły wspomnienia pana Dębskiego, ojca Krzysimira Dębskiego, kompozytora, który był jednym z tych, którzy się uratowali z Kisielina. Kisielin został zaatakowany w ramach ataków w Wielkim Tygodniu w 1943 roku i właściwie cała ludność, która się zgromadziła w kościele, została zabita. Na szczęście pewnej jej części udało się zbiec do wieży, która była murowana i pomimo, że przez cały dzień byli atakowani, udało się im przetrwać do nocy i potem uciec. Ale pan Dębski w momencie, kiedy to opowiadał, mówił, że wśród atakujących byli ludzie, których on znał doskonale z sąsiedztwa. To nie byli jacyś, nie wiem, agenci sowieccy czy coś takiego. Znaczy, no, tym samym odpowiada pani również na pytanie naszego słuchacza wysłane mailem, że to nie sowieccy agenci, nie sowiecka prowokacja i tak dalej. Odbieramy ostatni telefon, bo już nam się bardzo skurczył czas. Halo? Dzień dobry. Witam pana. Tu Krzysztof Wierzchowski z Krakowa. Dzień dobry paniom, dzień dobry panu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że we wtorek miniony była w telewizji sztuka Ronalda Haruda. Człowiek do wszystkiego. I tam padła kontrowersyjna teza, że zjawisko nienawiści, tu konkretnie chodzi o antysemityzm, jest wpisane już w naszą kulturę. Czyli w każdym z nas drzemie nienawiść do jakiejś grupy ludzi. Więc jeżeli to jest prawda, to łatwo jest wyjaśnić, że nie trzeba dokumentów, że nie trzeba dowódców i tak dalej, bo po prostu zapala się iskra i grupa ludzi się dzieje tą samą nienawiścią do Polaków na Wołyniu na przykład. Mm. I zorganizowanie takiego pogromu jest wtedy bardzo proste, bo wszyscy tego chcą. Oczywiście silne jednostki stają się dowódcami i tak dalej, ale potem ślad znika, bo nie ma dokumentów i nikt się nie przyzna,
później, że był dowódcą takiej grupy. Ja nie wiem, czy to jest prawda, że we mnie na przykład się nienawiść do kogokolwiek. Jak dżin z butelki, wystarczy otworzyć właśnie. I wypuścić tego złego dżina. Albo iskra, że dziękujemy panu. Tak. Dziękuję, więc pozdrawiam serdecznie. Tak? Tak. Nie tylko tyle, że była sztuka na ten temat, dokładnie się to działo w czasie okupacji niemieckiej na Ukrainie, no i wystarczyło, że wszyscy nienawidzili Żydów z pobliskich Ukraińców i już zabijali bez zmrużenia oka. Bardzo panu dziękuję za telefon. Już na koniec może, co się wydarzyło, co teraz się wydarza w relacjach polsko-ukraińskich? Pytam o te kontakty historyków głównie, bo to oni właściwie narzucają ton pewnym rozmowom i albo im się wierzy, albo im się nie wierzy. Znaczy, albo my się tak z panem profesorem śmiejemy, bo albo podważa. Gotowi jesteśmy postawić tezę, że nie historycy nadają ton, może i niestety temu dialogowi, również tej debacie dotyczącej historii. Być może gdyby historycy narzucali ten ton, być może ten ton byłby spokojniejszy, bardziej rzeczowy, być może. Natomiast oczywiście jest ta także ta zbrodnia, która była, jest też niestety, czy są też niestety takie środowiska, które ją wykorzystują dla załatwienia jakichś politycznych, bieżących rachunków, tak? Oczywiście też jest tak, że nie wszyscy historycy, reprezentują ten sam, czy porównywalny, rzetelny warsztat historyczny. I pan Wiatrowicz, o którym mówiliśmy, to jest raczej, to nie jest raczej przykład pozytywny w naszej opowieści. Natomiast ja najbardziej się boję właśnie nie tyle dyskusji specjalistów, historyków. Ja najbardziej się boję tego populistów, którzy są w stanie dla efektu rozbudzić emocje do takiego stopnia, w którym te rozbudzone emocje mogą szkodzić naszej wzajemnej przyszłości. Tak, bo mogą eksplodować. 11 lipca 2003 roku, czyli w 60. rocznicę mordu w kościele w Porycku, strzelono do księdza, który hostię podnosił do góry, i wymordowano wszystkich ludzi, Polaków, którzy byli w kościele. Prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski, wówczas Ukrainy Leonid Kuczma odsłonili pomnik pomordowanych, jeden z nielicznych pomników polskich ofiar rzezi wołyńskiej na terenie Ukrainy. Pan Piotr z Warszawy pyta, dlaczego w Warszawie nie ma pomnika rzezi wołyńskiej i czy coś się zmienia. W jaki sposób upamiętniamy tamte ofiary? Bo trudno się dogadać polskiej stronie i ukraińskiej, żeby się w tej sprawie, prawda, porozumieć, żeby postawić tu pomnik i tam pomnik. Działa Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez UON, UPA, ale ja nie wiem, czy on został postawiony, czy nie, czy został odsłonięty, czy nie. Teraz czytam, że prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz może wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Tak oświadczył szef jego administracji Serhii Lowoczkin i wyraził nadzieję, że uroczystości będą mogły się odbyć w sposób do przyjęcia przez obie strony. I według mnie to ostatnie zdanie jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje w sprawie Wołynia między Polską a Ukrainą. To znaczy, jeżeli chcemy rzeczywiście, aby polskie ofiary, antypolskie akcje zostały upamiętnione, to musimy wziąć pod uwagę, że gospodarzem tamtych ziem są Ukraińcy i musimy z Ukraińcami rozmawiać. Nie da się załatwić tego poprzez desant, nie wyślemy... Nie da się w cudzym ogródku postawić swojej fontanny. Dokładnie. Przepraszam za takie brutalne porównanie. Jeżeli chodzi o wbrew temu, co pani powiedziała, pani redaktor, Poryck to oczywiście nie jest jedyne miejsce, które jest upamiętnione, dlatego że tych miejscowości jest bardzo wiele, między innymi dlatego, że byli mieszkańcy
tych miejscowości Wołyniacy nie zapomnieli. Ale ja mówiłam o krzyżu postawionym na kurchanie przez Ukraińców. Ale nie, to nie tylko. Są dziesiątki miejscowości, gdzie Wołyniacy dzięki również współpracy z Ukraińcami mogli postawić swoje krzyże. To nie są wszystkie miejsca, ale też mówienie, że coś jest w jednym egzemplarzu. Ale też róbmy wszystko, żeby było tych miejsc upamiętnionych jak najwięcej. Jak najwięcej, ale wtedy musimy... I traktowanych z szacunkiem. Tak, musimy mieć świadomość, że musimy przekonać do tego Ukraińców. Dziękuję bardzo. 70. rocznica rzezi wołyńskiej. Naszymi gośćmi byli pani Bogumiła Berdychowska, profesor Michał Klimecki. Do usłyszenia, Hanna Maria.